Cześć, witajcie, z tej strony ModFanPere. Dzisiaj wytłumaczę wam, dlaczego ten kadet jest przerobiony na crossa. A więc rok temu w kwietniu, właściwie w marcu, myślałem sobie nad kupnem motorynki lub po prostu jakiegoś romeda. Szukałem cały czas jakiejś motorynki, miałem tylko 900 zł, bo mi zostało po komunii. No i szukałem sobie, żeby znaleźć coś. No i tata mi powiedział, żebym poszukał takiego czegoś jak kadet, bo on miał, jak był mały i miał, jak był w moim wieku. No teraz sobie popatrzyłem. No i znalazłem właśnie takiego w Małopolsce, czyli tu niedaleko mnie. Ten był chyba w Oświęcimiu, czy tam, no gdzieś tam. I był za 800, właściwie za 800, no tak, za 899 zł wystawiony. No i moi rodzice pojechali od razu po niego. Kupili go, no i tak on wyglądał. Ja tu nic nie przerabiałem, od razu mówię. To poprzedni właściciel. Bela. XD. No i poprzedni właściciel go tak przerobił. Ten kadet był kiedyś taki sam jak ten, ponieważ no tutaj, jak się przyjrzy, tutaj na, jak jest scharatana farba, to tam jest kawałeczek czerwieni. Ten kadet, jakby nie to, że był pocięty przez poprzedniego właściciela i przerobiony tak, no to naprawdę był dobrze zrobiony. Szprychy są nowe, piasty są wyszkiełkowane, wszystko jest zrobione dobrze, łożyska są nowe, kręci się bez problemu. No i cóż, z przodu tak samo, wycentrowane koła. No, robił to porządnie, jakby nie to, że pociął wszystko. No i cóż, kadet ma dużo mocy w porównaniu do tego, bo ten jest, przez to, że ma wysokie przełożenie, jest słaby, ale jest bardzo szybki. A ten, przez to, że ma niskie przełożenie, to jest mocny, ale wolny. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym, którzy myślą, że ja go tak przerobiłem. Gdybym ja miał go tak przerobić, to bym też tego przerobił. Ja nigdy bym tak nie przerobił żadnego rometa, choć w sumie nawet mi się ten podoba, ja się już do niego przyzwyczaiłem. Ale planuję kiedyś nad remontem jego, w sensie polakierować. Lakier jest ok, taki metalik niebieski, tak gdzie niegdzie ten. Ale już poodpadał tutaj mniej, najwięcej, jest właśnie tu na boku podpadany jego lakieru. Tutaj już się wydarł przez linkę. No i tak to mniej więcej wygląda. Lampa świeci. Jakby nie to, że kabelek mam odpięty, muszę coś zrobić z tym. Ogar tutaj sobie leży. Czemu nie jest na podnóżce? No bo jak go wczoraj dawałem, miałem krótkie spodnie, a tu jest tak ciasno, że jakbym dotknął wydechu po tych jazdach, co ja tam jeździłem, no to by była trochę lipa. Zresztą już nieraz się oparzyłem ogarem. Tak to wygląda. W ogóle wpadajcie na kanał Kamczy Śruba, tam jest jego kanał pod nowościami w ogarze, taki filmik tam jest na kanale. I on tam napisał komentarz, że lubi ogiera. I wpadajcie na jego kanał i subujcie. A więc to by było na tyle. Już niedużo brakuje do 100 subskrypcji, bo tylko 8. Mam nadzieję, że wbijemy do końca wakacji, bo jest to moje marzenie. A więc cześć.